pierwsza noc po powrocie do domu. A jakiś pijany włoski kucharz wyśpiewuje serenady mamie, która szaleje na bestii z jakimś smarkaczem. Szczęściara. Zostanę tu przez jakiś czas. Ten z FBI? Tak. Obiecałem, że nie mogę bez niej żyć. Ona na pewno wie. Wpadnij do mojej restauracji. Ugoszczę cię. Zrobię pysznego kurczaka kung pao. Już odjeżdżam. Zabieraj się stąd. Dzięki. Moja mama jest jak tygrysica. Szalona. Nie dajemy ci spać. Owszem. Przykro mi. Wracam do niej. Dzień dobry. Musiał wcześniej wyjść na egzamin. Miejmy nadzieję, że dostanie szóstkę. Płatki śniadaniowe? Nie, dziękuję. Coś się stało? Dużo o tym myślałem. Cieszę się, że odmieniłaś swoje życie, że stałaś się atrakcyjną kobietą. Ale nie powinnaś trochę przyhamować? Nie mam już 20 lat. Podasz mi mleko? Nie mogłabyś spotykać się z kimś w twoim wieku? Zedin, to nic poważnego. Po prostu dobrze się bawimy. Wiesz, co mam na myśli. Ale ty świetnie trafiłeś z Emily. Mnie się tak nie poszczęściło. Dbaj o nią. Dbam. Słyszałam twoją rozmowę z mamą. Wydaje się samotna. Zdaje się z połową mieszkańców Shreveport. Powinniśmy jej znaleźć faceta. Nie jesteśmy swatami. Popatrz na tamtego, pewnie kupuje zabawki dla dziecka. A może w ten sposób zaczepia małych chłopców w parku? Masaż shiatsu. Że się bawisz? Czuję się, jakbym wzięła ekstazy. Dobrze, że tego nie słyszałem. Mamo, możemy iść? To żenujące, co? Możemy iść? Czuję się zażenowany. Mogę ci tylko życzyć takiej przyjemności, synu. Mamo, nic ci się nie stało. Co to było? To moja wina. Bawiłem się tym strasznie. Mi przykro. Cześć. Bardzo przepraszam. Jest pan
pan zostanie na zabawki, mógł ją pan zabić. Tak, mogło się skończyć tragicznie. Nic się nie stało. Mógł ci zrobić krzywdę. To nic. To nie jest nic. Dla niej jest. Na wschodnim Morzu Karaibskim leży mała, ukryta wysepka Antigua. Chyba Antigua. Nie. Antigua. Antigua to pułapka dla turystów. Spędziłem cały ranek w pięknym zakątku o nazwie Zatoka Półksiężyca. Rafa oddziela ją od reszty morza. Można tam stać, obserwować fale i wschód słońca ponad nimi. To najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Wydaje się idealne. I takie jest. A jednocześnie tragiczne. Około 100 lat temu huragan zniszczył wyspę, a miasto pogrzebał pod wodą. Do tej pory z dna zatoki wystają szczyty budynków. Wieczorem miejscowi świętują koniec każdego dnia, dziękując za dary morza. Śpiewają ludowe pieśni pod niebem rozwierzonym milionami gwiazd. Może to najbardziej romantyczne miejsce na Ziemi? Przepraszam. Jeśli nie macie planów na popołudnie, zapraszam na wspólną wyprawę. Jesteśmy zajęci, panie. Proszę mówić na mnie, Tommy. Myślę, że jesteśmy zajęci. Chociaż niekoniecznie. Świecie. Ostatnio odkryte dzieło, jedno z najcenniejszych i najpiękniejszych, jakie wyszły spod ręki artysty. Według ekspertów przedstawia matkę i najmłodszego brata Berniniego. Piękna. Coś ci pokażę. Wszystko jest wyważone. Najwyraźniej się pomówili. Przynajmniej jest pełnoletni. Ładne. Co to? Czujniki laskowe. Ta rzeźba od kilku lat jest obiektem pożądania złodziei sztuki. W ciągu ostatnich 3 lat były 2 próby kradzieży. To był wspaniały wieczór. Nie ma powodu, żeby się skończył. Znam kapitalną albańską restaurację, do której chodzę. My już byliśmy. To może w weekend. Soboty jest. Swoje spostrzeżenie, tylko jeśli zastrzelę Enrika. Mówiłeś, że przyjąłeś rolę ojca. Polubiłeś mamy, bo ojciec ją zostawił. Stałeś się jej zastępczym mężem. Może jesteś do niej za bardzo przywiązany. W sensie seksualnym, mam nadzieję. Relacja między matką a synem zawiera wyraźny element seksualny. Boże. Dobrze, nieważne. Myślisz o swojej matce, kiedy się kochamy? Boże. Tylko pytam. Więc ci odpowiem. Dzięki Bogu nie myślę.
ale teraz na pewno nie będę mógł o niej nie myśleć. Bardzo ci dziękuję. Dobranoc. Marty, śpisz? Dorosłą, nie możesz kierować jej życiem. Tak, wiem. Co za szczęście, że żenię się z psychiatrą. Kocham cię, ja ciebie też. Do zobaczenia. Spóźniłeś się. Mamy odprawę. Kiedy? Teraz. Jeśli chodzi o rzeźbę Darwiniego, którą mamy w mieście, Interpol powiadomił nas o swoich podejrzeniach, że ci sami złodzieje, którzy usiłowali ukraść ją w Paryżu, będą próbowali zrobić to samo w Shreveport. Podejrzewają trzech ludzi. Francuza, Greka i kogoś nieznanego pochodzenia. Nico Erangelatos to zawodowy przestępca, kradnie wyłącznie towary luksusowe. Był w Rzymie i w Paryżu w czasie planowanego skoku. Wiemy, że teraz jest w Stanach. Przestępca był zamieszany w napad na bank w Paryżu w roku 2001, kiedy skradziono ponad 6 milionów dolarów. Niewiele wiadomo o trzecim mężczyźnie, który zapewne kieruje gangiem. Niech no szlak. Nie wstawaj. Agent Wagner wszystko mi powiedział. Jesteś pewny, że to ten sam mężczyzna? Ta kobieta to twoja matka? Tak jest. Serca. Piękna. Zachwycająca. Jak długo jest z tym facetem? Tyle samo co ja. Spędziła z nim dzień. Byłem z nimi, tak się poznaliśmy. I co dalej? Poszliśmy do muzeum. Słucham? Obejrzeć rzeźbę. I... oglądaliśmy. Opowiadał o niej. Nie interesowało mnie to, więc nie słuchałem zbyt uważnie. Wie, że jesteś agentem? Nie sądzę. Nie zdradzaj mu tego. Niech mama kontynuuje tę znajomość. Nie ma innej opcji. I jeszcze jedno. Nikomu nic nie mów, nawet narzeczonej. Henry. Pięknie tu, przytulnie. Wiesz, kiedy zbudowano ten dom? Nie. Grasz na pianinie? Nie. Na bongosa? Cześć, Henry. Miło cię widzieć. Wzajemnie. Cześć. Opróżnij pan palca, zanim pan Smacki przyjdzie. Pan Smacki nie przyjdzie, bo już z nim rozmawiałam. Po co ma przyjść? Dobrze. Poczekaj, ci zaraz je będę, poczekaj. Poczekaj, bo tu widzę coś tu. Kotki, ja wam ci wtukę, sukienki mi porwały. Taką ładną sukienkę, jak patrzę, ona porwana. Cicha, nie wiem. Tak, dzięki. Też
Czemu zamykałeś tak ciepło? Poczekaj chwileczkę, bo już nagrywam. Może mnie zatrzymać drogówka. Z nami nie wlepią ci mandatu. Naprawdę? Dlaczego? Proponuję znieść toast. Za nowych przyjaciół. Mogę cię wypytać się od mandatu? Ona żartuje, wcale nie. Jesteśmy te wbijani. Przepraszam. A to spadłam do 80 i znowu przyjdzie.